Cześć, witajcie. Dzisiaj siedzę sobie w Hlutaver Cassetur. Mówiłam wam wczoraj o tym, że się wybieram po ciekawe rzeczy. I jak widzicie, za mną są też właśnie dużo ciekawych rzeczy. Nie wiem, czy mnie dobrze widać, ponieważ jest słońce, światło z okien. Ale chcę wam pokazać, co robię, co mi się bardzo spodobało, co jest moim nowym projektem. Robię sobie taką maskę, widzicie, tu z wełny. Tu kupiłam sobie właśnie różnego rodzaju wełny. Zapomniałam, jak one się po polsku nazywają. Ale są to wełny, z których przetwarza się, dopiero wełny, z których robi się swetry. Są to właśnie moje wełny, gdyż trzeba mieć swoje własne materiały tutaj. Wczoraj otrzymałam właśnie materiały, więc podstawa czaszki maski powstała. Używa się do tego takich oto igieł. I tutaj widzicie, ktoś robi na przykład talerz, inny ktoś robi jeszcze właśnie też swoje jakieś arcydzieło. I tutaj są różne też rzeczy, które ludzie wykonali. Tak szybko wam pokazuję, bo ludzie zaczynają przychodzić z lunchu. Zobaczcie, jaki piękny widok jest tutaj. Cudowny widok. Na Zatokę Faxa Flowy i na górę Essia. O, tam jest góra Essia, tam, gdzie świeci słońce. A tam na wprost nas, takie małe miasto widać, o tam, tam jest Akranes. Tak oto wygląda moja maska, którą wykonałam samodzielnie, widzicie, z wełny. Bardzo ładna maska, tu są włosy, a to jest zorza polarna. No, już wyszłam, siedzę w samochodzie, w tej chwili postanowiłam się nagrać. Dzisiaj nie wzięłam stojaka ze sobą do tutaj do mocowania tego na szybie mojej kamery, także muszę trzymać w ręku, więc nie prowadzę w tej chwili samochodu. Co wam powiem, więc tak, wystawa będzie 4 września w Celtiardanes w bibliotece od 4 września. Tam będzie można te wszystkie maski oglądać. Także wiecie, na pewno film nagram o maskach, ponieważ zwłaszcza, że moja będzie maseczka tam pięknie wisiała i się komponowała z innymi maskami. I postanowiłam, że tą maskę komuś podaruję. Bardzo wyjątkowej osobie, osobie, która mi pomogła wielokrotnie, która po prostu jest moim tajemniczą nieznajomą, która jest moją tajemniczą nieznajomą z bardzo daleka. I wiem, że mnie ogląda i nie komentuje, także już wiem, że wiesz, że to o tobie mówię. I pomyślałam, jeżeli będziesz chciała, to po prostu tą maskę numer jeden, pierwszą maskę przeze mnie wykonaną, podaruję tobie. A co z innymi rzeczami? Pomyślałam, że będę robić więcej projektów. Więcej projektów, więcej wszystkiego. I po prostu bardzo mi się właśnie ta technika podoba i w głowie mam naprawdę całą masę pomysłów i bardzo się cieszę. Widzicie, od razu inaczej też się cieszę. Jestem zadowolona. Wszystko jakoś tak ładnie się nagle zrobiło. Tu może przyjść każdy, kto po prostu właśnie nie ma co robić w domu. Także jeżeli siedzicie w domu w Reykjaviku, nudzi wam się tu, to zawsze można tu przyjść. Na stronie internetowej można zobaczyć cały program dnia, na cały tydzień jest podawany. Jest w czym naprawdę wybrać, bo są najróżniejsze zajęcia. I łącznie z pisaniem, z czytaniem, z gotowaniem to nie, ale słuchajcie, tam jest tyle ludzi teraz, jak wychodziłam, naprawdę dosyć dużo ludzi jest. I siedzą, i grają, i śpiewają, i gadają. No co prawda akurat tutaj nasłuchałam się przez cały dzień o biletach lotniczych, przez 3 godziny, nie cały dzień. No trochę monotonne, wiecie, no zależy kto przyjdzie, ale sam fakt, że takie coś jest, takie miejsce jest i może nam pokazać, że można coś robić, można spotkać inne osoby, trzeba wyjść z domu. Uważam, numer jeden, po prostu super jest. I tak jak wcześniej przyszłam, to było bodajże w listopadzie, coś mi nie pasowało tutaj. Wszystko było za świeże, moje rany były widocznie za świeże, robiła się zima, ciemno było i po prostu chyba za dużo w mojej głowie siedziało. Także widzicie, z tygodnia na tydzień wszystko zupełnie inaczej zaczyna wyglądać, bardziej pozytywnie się przedstawia. Czekam już teraz na nasz biwak, na wyjazd. Już wiem, że na pewno pojedziemy za około 2 tygodnie.
Może będzie pogoda deszczowa, może będzie słoneczna, tego nikt nie wie. Przewidują, że pogoda na Islandii dopiero słońce wyjdzie w połowie lipca. Co prawda to słońce jest takie jak dzisiaj. Najważniejsza rzecz, obojętnie jaka pogoda, aby nie padało, bo deszcz zabije nas. No, słuchajcie, ja muszę jechać, mam inne zadania na dziś do wykonania jeszcze, ponieważ jest lot do Polski i niestety zimowe lato gdzieś odlatuje do Polski. Jest mi przykro z tego powodu, bo chciałabym, żeby zimowe lato było na Islandii w lato, żeby właśnie nie było jak dla mnie ryzyka takiego, że może zimowe lato mi nie wróci, ponieważ ciocia będzie tu tęsknić za zimowym latem, więc jadę się pożegnać i po prostu jeszcze nacieszyć moim zimowym latem i też jego młodszą siostrą. Tak, także ciocia rusza w podróż do swoich ulubieńców i żegna się z wami. Widzicie, nawet mam sweter pod kolor zorzy. Tak, żegnam się z wami i subskrybujcie mój kanał, klikajcie dzwonek, żeby właśnie wam pokazywał na bieżąco. Kciuk do góry i w komentarzach zapraszam właśnie do pisania. Co myślicie o tym? Pomyślę o tej masce przede wszystkim. I tak, to byłoby na tyle. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć, pa, pa.